Tak, i po co się pytać moich kochanych widzów, z czego nagrać? Brandenburgia, Austria, a ci mi wybierają Burgundia. I to niby ja mylę kraje. Brandenburgia. Nie mylcie z Burgundią. Tak, dzisiaj zajmiemy się jak najszybszym utworzeniem Prus oraz może pobiciem Polski, Osmana, Francji oraz może pozwolimy powstać Rosji, żeby też ją tutaj podbić potem. Jest to jeden z dwóch krajów, które zamierzam wam przygotować. Następnym, który będę wam przygotowywał w takim odcinku montowanym, to jest Austria. O, przy okazji, weźmy z nią sojusz, póki to widzę. Ale nad Austrią to ja jeszcze tutaj popracuję, bo staram się przeprowadzić wszystkie reformy przed 1515-520 rokiem. Jest to cholernie trudne. Co jest fajnego w tej Brandenburgii? No to na przykład idee, które są naprawdę mocne jak na początek rozgrywki. Jarl Army Tradition zwiększone oraz agresywna ekspansja zmniejszona o 10%. Następnie jakieś tam bonusy do podatków, do stabilności. Morale 20%. Ten bonus Jarl Army Tradition Decay 1% to jest niestety bardzo słaby bonus obecnie, więc szkoda o nim mówić. 20% do naszej siły piechoty, 25% do ilości armii, skrócony czas rekrutacji i development koszt w prowincji minus 5%, a za wszystko mamy dodatkowe 5 punktów dyscypliny. Tak, mamy pruskie idee. Dodatkowo widzę, że mamy też jakieś tutaj takie unikalne misje typu odbicie Neumarku, potem zajęcie Pomorza, zajęcie Wielkopolski. A tylko, że wszystko nie w tej kolejności, co należy robić. Pierwszym naszym celem będzie zajęcie przynajmniej jednej, może dwóch prowincji od Pomorza, ponieważ potrzebujemy dostępu do innych prowincji Zakonu Krzyżackiego. No oczywiście fokus na punkty militarne będziemy musieli tutaj całkiem nieźle podbijać oraz doradców bierzemy dyscyplinka oraz jeszcze administracyjnego doradcę. Klikanie state'ów pominę, bo po co już tyle razy wam tu pokazywałem. No i mamy teraz jeden z takich dość typowych eventów na Brandenburgii. Przyszłość Neumarku. Możemy zaoferować 100 golda i możliwe, że zakon nam przekaże tą prowincję, co też się stało. Że jakim cudem zakon ma sojusz z Danią? Nie! Żądamy już stołpu, możemy atakować Pomorze. Nasza prowincja. Mamy dość niezłego generała jako naszego dowódcę, naszego króla w zasadzie. 4-2-2. W sumie ja głosować będę na Austrię. Nie chcę być na razie się cesarzem, nikt na mnie nie głosuje i raczej w najbliższej przyszłości też nie będzie głosował. Dobra, weźmiemy te dwie prowincje. Jedna, dlatego żeby mieć dostęp tutaj zaraz do Zakonu Krzyżackiego, druga dlatego, że jest dość ważnym centrum handlu. Do tego poszedł Humiliate Rival. A w sumie po tym evencie z Neumarkiem, to ja mogłem przecież dostać claimy na to wszystko i teraz dostałem. No ale powiedzmy sobie szczerze, i tak nie mógłbym tego brać, bo no jednak mi zależy na tym, żeby tutaj zdobyć Gdańsk i ewentualnie go wypuścić, ewentualnie zdobyć Königsberg. Chociaż te dwie prowincje są dla nas idealne. Ale, wraz z Eną przygotowaliśmy dla was malutki konkursik do wygrania 3 gift cardy o wartości 5 euro. Żeby dołączyć do konkursu wystarczy na przykład odwiedzić moją stronę, napisać pozytywną recenzję albo negatywną, dołączyć do naszego Discorda. Jeżeli wykonacie wszystkie te 7 ruchów, będziecie mieli 7 razy większe szanse na wygranie w tym konkursie. Do końca pozostały 23 dni, trwa chyba do 19 maja, jeżeli dobrze wszystko pamiętam. Link jak zwykle macie w opisie tego filmu. Atakujemy teraz Mecklenburg. Jest to chyba jedyna możliwość do zdobycia tych prowincji, które potrzebuje od Zakonu Krzyżackiego. Albo niedoprowadzenie do eventu z pruską konfederacją. Fajnie, że Werden nam się tutaj tak desantuje i daje darmowego warscora. Wojska krzyżackie rozbite, no to lecimy na nich. Niestety muszę się troszeczkę zadłużyć, bo manpower się skończył, a jednak armię mam za małą, żeby pokonać tak krzyżaków w zwykły sposób. No tak, i potem jeszcze Königsberg trzeba zdobyć. What? A co to za debil na tronie? What? What? On miał 2-2-1? No to Ansbach jest moją unią personalną, jakiś event na to związany z Hohenzollernami. Fajnie. No i mamy to. Danzig i Königsberg będą nasze, plus mała koalicja, ale kto by się tym przejmował? Nawet nie mamy jakichś za dużych strat, ale mam teraz 10 lat na spłacanie tych wszystkich leonów, jak nie więcej. Po okorowaniu dodajemy te ziemię do Imperium. W sumie nie wiem po co, ale zawsze fajnie jest je dodać. Oczywiście potem state'ujemy. Polityki na trade power to tylko w Gdańsku, w Königsbergu się to za bardzo jednak nie opłaca na ten moment. Dodatkowo też tutaj dajmy burgersów. Gdańsk też będzie naszym nowym głównym centrum handlu.
Dodam też sobie pruską i pomorską kulturę do akceptowalnych. Jasne, wraz z zwiększeniem do królestwa mielibyśmy to za darmo, ale ja już teraz wolę się pozbyć po prostu buntowników z tej kultury. Ten Ansbach coś kłopotliwy jest, albo mogę pozbawić się Unii nad Ansbachem i osadzić tam swojego syna Leopolda, albo możemy utrzymać tą Unię. Hi. A jak widzicie, Ansbach to jest bardzo wartościowa prowincja, 7 developmentu w chrę. Czas na jakąś taką malutką wojenkę z Pomorzem, co prawda raczej nie będę im brał terytoriów, no tam pieniążki pociśniemy od uczestników tej wojny, rozbijając wcześniej ich armię. Pierwsza armia, druga armia, to już chyba trzecia, czwarta, piąta. No dobra, może jednak wezmę sobie to Pomorze. Austria chce mi sprzedać wiedzę. Bierę to! Zdobyć sobie Szwecję pod buta, czy może mniejsza agresywna ekspansja? Trudny wybór, nie powiem. Jaki fajny generał! Wyjątkowo zagram sobie buildem pod Space Marines i dlatego bierzemy innowacyjne jako pierwsze nasze idee, rozwijamy je do trzeciego poziomu i potem inwestujemy w technologię, żeby móc wziąć do tego quality. No więc tak, atakujemy przy pomocy Polski. Zakon chcemy złożyć jak najszybciej i w zasadzie wziąć od niego pieniądze i oczywiście potem go whitepisować. Nie no, patrzcie jak Polacy się pięknie tutaj zasadzili na desant duński i jak ich niszczą. Pięknie jest widzieć takie rzeczy. Od zakonu na razie bierzemy tylko pieniądze oraz war reparation. No i pięknie, posłaliśmy na 12 galer duńskich oraz chyba szwedzkich. Co daje nam w tym momencie niezłą przewagę na morzu. No to mamy dominację na morzu, już nikt nam tu nie zagrozi. Co za Eir się narodził? Patryk Hunter Fredio, wspierający. Waleni heretycy, przez nich straciłem pół mojej floty, zanim się skapnę, że tutaj wypłynęli mi z portu. Kończymy tą wojnę, biorę dla siebie Holstein, tutaj prowincję od Szwecji i tutaj Wyborg od Szwecji, dzięki czemu będziemy mieli mniej fortów kolejnym razem do podbijania i jednocześnie Szwecję powinniśmy móc wziąć już na wasala w kolejnej wojnie, jeszcze to sprawdzę. 170 na pół jest mniej niż 100, więc tak, Szwecja będzie naszym wasalem kolejnym razem. Atakujemy zakon. Dania je dołączy. Ale na szczęście trus się kończy jakoś 12 do 20 lat przed czasem. Wojska krzyżackie jak zwykle stack wipe'ujemy. No i teraz szybko zajmujemy. Najpierw może Wargola, potem... Forty były włączone! Przynajmniej ten jest włączony. Widzę, że Polska też się szykuje na tą wojnę. Muszę zająć tutaj... Jeszcze te prowincje by się... Tą prowincję przydałoby się zająć, to wtedy Polska nic by dla siebie nie wzięła. Chociaż niestety nie. Co te Czechy? Nie, w sumie to za te Czechy się muszę wziąć, przecież tutaj jest kopalnia złota. Drugie rozwinięcie to bierzemy oczywiście agresywną ekspansję. Niestety ta Polska, jakby to powiedzieć, troszeczkę mi tutaj popsuła plany. Z odliwaniem orderu więcej niż pieniędzy, to ja tutaj nic nie ugram. Więc weźmy od nich po prostu wipe, żeby się ich pozbyć. No, mała koalicja będzie, ale raczej nie mam wyboru, jeżeli mam być szczery. Ewentualnie ryzykowałbym wojnę z Polską, której nie chcę mieć po prostu. Czas wybrać nowych rywali, o taka Dania, Livonian Order, zawsze na propsie. Już koalicja? Boże. Musimy być gotowi na day one wojnę z Danią, bo inaczej nie damy rady. Nie no, bez jaj, protestantyzm się w Polsce odpalił, co to ma być? Swoją drogą, w takim razie, jakby to powiedzieć, zmieniamy religię, moi drodzy, zmieniamy religię. Glory to us! No, to teraz pomagamy tutaj Polsce zdobyć Węgry. Niestety, że najlepsze prowincje już Czechy sobie wzięły. Możemy też już wykonać kolejną misję, Prussian Expansion. No i co? Podbój Śląska chyba jest przed nami, jak tylko mi spadnie ta koalicja. Dobra, ta wojna z Danią musi być szybko i sprawnie przeprowadzona, więc wzywam Polskę i Austrię do niej. Oczywiście, chociaż może nie ryzykujmy. Luland Lund, tak, weźmy jako naszego Wargola. I tutaj znowu fort bez włączenia.
Imperialiści, ponad 40% z was nie subskrybuje mojego kanału, mimo iż oglądacie na bieżąco moje materiały. Dążcie do imperialistów i zasubskrybujcie mój kanał oraz zostawcie lajka.